Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na kolejnym spotkaniu. Na kolejnym spotkaniu ze mną. Temat, z którym dzisiaj do Was przychodzę, to coś, z czym dosyć często się spotykam. Zapewne Wy również się z tym spotykacie. Zapewne zdarza Wam się od czasu do czasu rozmawiać z kimś i opowiadać o czymś. I kiedy o tym opowiadacie, nagle słyszycie od tej drugiej osoby: ja już o tym wiem, ale ja to wiem. Nie musisz mi tego mówić. Ja to wiem. Ja to doskonale wiem. I różnego typu inne zwrotne odpowiedzi. Dokładnie to samo dzieje się także, kiedy prowadzę osoby na sesjach. Od czasu do czasu słyszę z drugiej strony: ja już to wiem. Ja już to wiem. Ja już to słyszałem. Ja już to słyszałam. I wtedy patrzę na tą osobę i pytam: okej, jeśli już to wiesz, to dlaczego tego nie stosujesz? Ponieważ wiedzenie czegoś to jedno, a stosowanie tego, co się wie, to zupełnie co innego. Jakże wielu jest coachów, mentorów, terapeutów i wielu, wielu innych specjalistów, którzy wiedzą. Wiedzą, ale ta wiedza nie oznacza, że potrafią ją wprowadzić w życie. Wiedzieć to znać teorię. Praktyka to ucieleśnienie tego, co wiesz. To stanięcie do zewnętrznych okoliczności. To zmierzenie się z emocjami, które się w tobie pojawiają. Nie wystarczy wiedzieć, by nastąpiła zmiana. Wiedza osadza się w naszym umyśle, w przestrzeni naszego mózgu. Jest przyjmowana poprzez falę alfa, ale to dopiero praktyka ucieleśnia twoją wiedzę. Dopiero wtedy wiesz, czym ona jest i staje się ona twoim doświadczeniem. Więc następnym razem, jeśli usłyszysz taką odpowiedź od kogoś lub jeśli ty będziesz mieć ochotę powiedzieć do kogoś takie słowa, że ja już to wiem, nie musisz mi tego mówić, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie. Czy tylko wiesz, czy również wiesz i stosujesz? Ponieważ jedno i drugie jest czymś zupełnie innym. Cudownego dnia, kochani, Wam życzę. Do zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam Was z pięknego, słonecznego miejsca.